Jesteśmy na naszej ulubionej strzelnicy Bellona w Marninie i dzisiaj, zanim zrobię obiecanego spasa, to zrobimy najpierw film o budżetowej strzelbie Mossberg Maverick 88. Mossberg Maverick 88, czyli tania strzelba będąca wołem roboczym na bardzo wielu strzelnicach. A jest tym wołem roboczym na bardzo wielu strzelnicach z uwagi na... Strzelają nam tu. Z uwagi na dwie rzeczy. Pierwsza to cena. Ona teraz kosztuje w granicach plus minus 1800 zł, ale był moment, kiedy można było te strzelby kupić za niecałe 1100 zł. A druga przyczyna, dla których te strzelby są bardzo popularne na strzelnicach, to jej wręcz legendarna wytrzymałość. Egzemplarze katowane na strzelnicach wystrzeliwują po kilkanaście albo nawet kilkadziesiąt tysięcy sztuk amunicji i działają dalej, bez potrzeby naprawiania czy konserwacji czegokolwiek. Mossberg Maverick 88, jak widzicie, jest typową pompą. Tak? Jest to strzelba powtarzalna typu pump action, w której przeładowanie odbywa się przez pociągnięcie czułenka umieszczonego na magazynku rurowym. No przeładuj. Tak? Charakterystyczny dźwięk, charakterystyczny ruch. Wszyscy wiedzą, jak działa pompka. Strzelba ma lufę o długości takiej, jak tu widzicie, bo oczywiście zapomniałem, jaka jest długość lufy. Na końcu lufy znajduje się mosiężna mucha. I to jest zasadniczo jedyny przyrząd celowniczy w tej strzelbie, bo celujemy po komorze zamkowej, na której jest wykonane takie rowkowanie, czyli klasycznie jak w normalnych strzelbach. Pod lufą znajduje się rurowy magazynek, który mieści 7 sztuk amunicji. Przyp, jeżeli mówimy o amunicji 12x70, bo strzelba jest przystosowana do amunicji 12x70 i 12x75, czyli magnum. W przypadku magnum wejdzie o jedna kulka mniej. Czyli strzelając najbardziej popularną amunicją, ładujemy 7 sztuk w rurę i 8 nabój możemy władować w lufę. Ta strzelba, jak widzicie, jest nieco zmodyfikowana. Właściciel tej strzelby, czyli Lotos, dokonał zasadniczo 3 modyfikacji. Pierwsza to jest dołożenie heat shielda, czyli osłony termicznej, która zapobiega oparzeniu od lufy, dlatego że w tym modelu lufa nagrzewa się stosunkowo szybko z uwagi na to, że jest to lekka lufa. Gdybyśmy porównali lufę tej strzelby z lufą mojej 590, to podejrzewam, że różnica w masie mogłaby dojść do mniej więcej 2 razy. To jest po prostu cienka lufa, która bardzo szybko łapie temperaturę i zastosowanie tego heat shielda, czyli osłony termicznej, powoduje tyle, że przy wszystkich manewrach ze strzelbą, z przeładowaniem nie ma najmniejszego problemu ze złapaniem tej strzelby i możemy się nie obawiać o poparzenie ręki. Druga modyfikacja to jest przemalowanie tej strzelby. Ona nie była normalnie w kolorze Coyote Brown, ona była po prostu zwykłą czarną strzelbą, ale została przemalowana farbami Cerakotę na kolor Coyote Brown. Trzecia modyfikacja to Lotos, o ile dobrze pamiętam, wykonał tutaj chyba ten... To 4 są. No właśnie nie pamiętam, czy to... To zaraz. A nie pamiętam, czy Lotos zrobił to rowkowanie, czy nie zrobił. Dobra, pomińmy, tak? Ostatnią modyfikacją jest dołożenie rzepa, do którego przypinany jest side saddle od GTG, o którym macie osobny film tutaj. Tak? I to są wszystkie modyfikacje, które Lotos wprowadził w tej strzelbie. Strzelba jest bardzo prosta w obsłudze. Jak widzieliście, przeładowanie odbywa się przez pociągnięcie i odepchnięcie czułenka. Strzelba wyposażona jest w bezpiecznik przetykowy. W takiej pozycji jest odbezpieczony, w takiej jest zabezpieczony. Tak? Bezpiecznik jest umieszczony z przodu kabłonka, można go obsługiwać. Znaczy, można go obsługiwać. No, da się go obsługiwać palcem wskazującym, ale zasadniczo tylko do odbezpieczenia, bo zabezpieczenie, no to już trzeba użyć drugiej ręki albo trzeba po prostu bardzo mocno zmienić chwyt i przepchnąć ten bezpiecznik z drugiej strony. Drugim
czy w zasadzie trzecim, wliczając czułenko, manipulatorem, jest ta dźwigienka blokująca ruch zespołu ruchomego, czyli suwadła z zamkiem, tak? Jeżeli mamy strzelbę przeładowaną, tak jak w tej chwili, no to nie mogę cofnąć czułenka, tak? Muszę albo oddać strzał, albo jeżeli chcę na przykład rozładować strzelbę, bo kończę strzelanie, to po prostu wciskam tę dźwigienkę i mogę normalnie wtedy strzelbę już sobie przeładować, rozładować, czy zrobić z nią cokolwiek bez strzelania. Strzelba wyposażona jest, jak widzicie, w stałą polimerową kolbę, dość wygodną, ale za to zakończoną ogromną, bardzo wygodną stopką, która bardzo wydatnie tłumi oddziaływanie broni na strzelca. W przypadku Mossberga Maverick 88 jest to dosyć istotne, dlatego że ta strzelba jest po prostu bardzo leciutka. Ona waży, nie pamiętam dokładnie ile, to będziecie mieli znowu informację, ale to jest plus minus 3 kg, tak? Czyli to jest ponad kilogram mniej niż Spas i sporo mniej niż Maverick, znaczy niż Mossberg M590A1. Z uwagi na to, lekka strzelba przy strzelaniu, zwłaszcza silniejszą amunicją, będzie generowała silniejszy odrzut. Pewną wadą tej strzelby jest to, że ona ma bardzo mocno ograniczone możliwości mocowania pasa nośnego. Zasadniczo po wyjęciu z pudełka nie ma żadnych, bo jedynym elementem, do którego można coś kombinować, to jest tutaj to uszko, które widzicie, do którego teoretycznie można zamocować pas przez jakąś linkę, kółko. Tylko problem jest, tak, tylko problem jest taki, że nie bardzo jest gdzie zamocować to na górze. Wiesz co, można by kupić taką obejmę, jak ja mam na 590 Mossbergową, taki device, który się montuje, zaciska się na lufie i na magazynku. Jest wtedy kudek, albo z drugiej strony jest oczko do pasa. No ale po wyjęciu z pudełka ta strzelba nie ma żadnej praktycznie możliwości podpięcia pasa. Cóż, tyle będzie chyba o tej strzelbie z zewnątrz. Polecimy teraz do studia i pokażę Wam, jak ta... Lecimy. I pokażę Wam, jak ta strzelba jest zbudowana wewnątrz i jak tę strzelbę się rozkłada, a potem wrócimy do Marinina i troszeczkę postrzelamy sobie do blaszek. Tamtych. I jesteśmy w studio na naszych znanych deseczkach z moją kultową strzałeczką oraz ze strzelbą Maverick 88. Zanim przejdziemy do tego, co ona ma w środku, to taka jeszcze prośba, o której zapomniałem na początku, mianowicie tradycyjnie, jeśli lubicie to, co robimy, to prośba o subskrypcję, lajki, dzwoneczki, komenty, żeby zwiększyć zasięg kanału i żeby ewentualnie łatwiej było przyciągnąć jakichś sponsorów. Teraz tak, leży przed nami strzelba Mossberg Maverick 88. Co ona ma na zewnątrz, no to już wiecie. Tutaj skupimy się na tym, co ona ma wewnątrz i jak się ją rozkłada. Postaram się zrobić to w miarę sprawnie, chociaż jak zwykle będzie to kulawe, bo muszę mieć na względzie to, żeby nie wyskoczyć z kadru. I prawdopodobnie mocno się ubrudzę, bo ta strzelba czyszczona jest raczej rzadziej niż częściej. W każdym razie rozkładanie tradycyjnie. Zaczynamy od sprawdzenia rozładowania, zaglądamy do komory. Zaglądamy na podajnik i zaglądamy do magazynka. Nic nie ma, więc można przystąpić do demontażu strzelby, który zaczynamy od odkręcenia śruby, bo w przeciwieństwie do 590, którą już znacie z naszego kanału, tam jest taka nakrętka, którą się zdejmuje, a tu jest śruba, którą wkręca się po prostu w końcówkę magazynka, ale to za chwilę Wam wszystko w szczegółach pokażę. Lufę mamy zdjętą. Następnie kolejną czynnością, którą trzeba wykonać, jest wyjęcie grupy urządzenia spustowego, czyli wyjęcie najpierw
kołka, który to wszystko trzyma w kupie. A do czego najlepiej jest posłużyć się jakimś... Nie mam wybijaków, nie wziąłem dzisiaj narzędzi, więc mam taki pręcik. I tymże pręcikiem po prostu wysuwam sobie kołek łączący grupę spustu z komorą zamkową. Wyjmujemy grupę spustu. Jak ją wyjmiemy, to ze środka wypadną nam blaszki, ten separator i stoper, czy jak to się tam nazywa. Następnie cofamy cały zespół ruchomy tak, żeby suwadło, czyli ta dolna część znalazła się w podcięciu komory zamkowej, tak? Czyli ta część ma się zmieścić tu w to wycięcie. Wywalamy suwadło i zasadniczo w tej chwili ściągamy kółenko z prowadnicami, wyciągamy zamek i na koniec jeszcze, tak samo jak w przypadku 590, wyjmujemy podajnik. No tak jak mówiłem, strzelba jest czyszczona raczej rzadziej niż częściej, ale udało się ją rozłożyć, trudno, ręce się umyje. Tak, oto jest właśnie przed Wami, mam nadzieję, że się mieści w kadrze, mieści. Oto jest przed Wami rozłożony Maverick, tak. Generalnie, jakby wziąć sobie komorę zamkową z magazynkiem rurowym oraz kolbą, no to to wszystko konstrukcyjnie jest bardzo, bardzo podobne do Mosberga 590A1, do którego film przypomnę Wam tutaj. Tak, nie ma żadnej filozofii, żadnych specjalnych różnic. Bardzo podobna konstrukcja. Przy czym mam wrażenie, że ta komora jest jednak trochę lżejsza niż komora 590. Najważniejsze różnice są dwie. Pierwsza to jest to, tak? Czyli to jest cała grupa spustu. Ona jest trochę podobna do grupy spustu zastosowanej w 590. No, różni się zasadniczo tym, że po pierwsze bezpiecznik tutaj jest przetykowy, co Wam pokazywałem już na strzelnicy. W 590 jest bezpiecznik w górnej części komory zamkowej. No i ta grupa spustu w znakomitej większości wykonana jest z tworzywa sztucznego. Czyli cały ten element z kabłąkiem, to wszystko, co trzyma w kupie te elementy urządzenia spustowo-uderzeniowego, to wszystko jest plastik. W 590 to była po prostu grupa wykonana w znakomitej większości ze stali. Drugą bardzo istotną różnicą jest lufa. Pierwsza różnica, którą można zobaczyć, to jest to, co mówiłem na samym początku. To jest śruba połączona na stałe z obejmą przymocowaną do lufy, którą to śrubę wkręca się w przednią część magazynka rurowego. O, tutaj widać taki otwór, który wkręca się tę śrubę. W przypadku 590 tu była obejma, magazynek wychodził do przodu, na końcu magazynka był gwint, z przodu była druga obejma i tam się dokręcało nakrętkę, którą się po prostu odłącza. Ona stanowi osobny element, tu ta nakrętka jest na stałe. Druga różnica to jest taka, że ta lufa jest po prostu lżejsza, jest cieńsza niż w przypadku 590. No i siłą rzeczy będzie się bardziej po prostu nagrzewać. To jest jedyna konsekwencja różnicy w tej lufie. Nie ma się co bać o to, że ona się szybciej zużyje, czy coś takiego. Pozostałe elementy, czyli donośnik, suwadło, zamek, separator i ten tam rozdzielacz, czy stoper, nie pamiętam jak to się nazywa, są identyczne. Znaczy identyczne. Prawie identyczne, bardzo podobne do 590. Przyznam się, bez bicia nie sprawdzałem, czy te elementy są dokładnie takie same, czy czymś się będą różnić. Na pierwszy rzut oka te blachy wyglądają dokładnie tak samo. Suwadło jest bardzo podobne, ale może się czymś różnić. Natomiast blachy wyglądają na praktycznie identyczne. No, bardzo podobne jest też
Czułenko, chociaż z tego co wiem, to, to one nie są wymienne z 590. W 590 te czułenka są inne. Jeszcze jedna ważna sprawa, to jest wersja strzelby Maverick z lufą cylindryczną, czyli ona nie ma tutaj na końcu żadnego gwintu, który pozwalałby na zamocowanie czoka. To jest po prostu zwykły cylinder, chociaż są wersje, w których czok można wkręcić. No i pokrótce tak właśnie wewnątrz wygląda strzelba Maverick. No i co? Teraz postaram się ją złożyć, co znowu będzie pokraczne, bo znowu będę starał się nie wyjść z kadru. Jak widzicie, strzelbę udało się poskładać, wszystko funkcjonuje, łapy uwalone, no ale trudno, trzeba będzie ją po prostu wyczyścić. To tak widać, że łapy uwalone. Cóż, zasadniczo tyle o tej strzelbie od środka. Wracamy teraz do Marinina, gdzie po prostu postrzelamy sobie i zobaczymy, jak to chodzi na ostrej. To jedziemy. Zaczniemy od sprawdzenia, z jakiej odległości będę w stanie przywrócić. No dzisiaj mamy trochę mniejsze popery, więc będzie łatwiej. Będziemy strzelali amunicją 28 gramów. Strzelimy z 10, 15 i 20 metrów. Chyba, że staniemy tam jeszcze kawałek dalej, to może... No między samochodami to będzie plus minus 25. Tak jak Wam mówiłem w studio, Maverick w tej wersji nie ma czoków, to jest cylinder, więc rozbicie wiązki śrutu będzie dosyć spore. No i zobaczymy po prostu, z jakiej odległości uda mi się te popery ewentualnie przewrócić, albo kiedy po prostu przestanę je przewracać. Też nie powiedziałem Wam jeszcze na początku jednej ważnej rzeczy. To jest typowy Mossberg, czyli to jest tak, jak ja lubię. Jak widzicie, tak zwana łyżka, czyli podajnik amunicji. W Mossbergu on jest cały czas w pozycji uniesionej. On się opuszcza tylko w momencie, kiedy ja tę strzelbę przeładowuję, tak? Jak pchnę czułenko, to on wraca w tę górną pozycję, dzięki czemu łatwo jest tę strzelbę ładować, przynajmniej dla mnie. I da się nawet ładować te quadloady i tamte inne takie sportowe wynalazki. Tak, ja tego nie umiem robić, więc tak nie ładuję, ale sprawdzałem w domu, da się to zrobić. Oczywiście wiadomo, że jeżeli by podciąć ten port, to byłoby po prostu, bo tak sportowcy wycinają po prostu port ładowania, podcinając go tak, żeby łatwiej było prowadzić naboje przy wkładaniu ich do magazynka. Nie strzelam sportowo, Lotos nie strzela tym bardziej sportowo, traktuję to bardziej taktycznie, więc nie będziemy ładować. W ten sposób zaczniemy strzelać. Jesteśmy plus minus 10 metrów od popera i sprawdzimy proforma, bo prawie na pewno go wywrócę. Leży. Dobra, to idziemy na 15 metrów. Jesteśmy na 15 metrach i sprawdzimy, oczywiście, że się da wywrócić. Co mogę po pierwszych dwóch strzałach powiedzieć?
odczuwalnie mocniej kopie niż 590. To jest to, co wam powiedziałem na samym początku. To jest lekka strzelba i kopnięcie z niej będzie większe niż w przypadku strzelby ciężkiej. 2, 3, 4, 5. Uważaj. Na co? Na samochód. Przecież nic nie robię, strzelbę mam w górę cały czas. No to 20 metrów i sprawdzamy, czy uda się wywrócić tego popera. Udało się, ale jak widzieliście, już było tak na granicy, tak? Strzelba jest bezpieczna. To co, staniemy jeszcze między samochodami? Tylko muszę pójść je postawić. Stoimy na końcu osi równo z tabliczką oznaczającą, czyli mamy linię otwarcia ognia. Nie wiem, czy to jest dokładnie 25 metrów, czy to jest tych metrów 23 albo coś takiego, ale spróbujemy strzelić z tej odległości i sprawdzimy. O, tu jesteś. I sprawdzimy, czy uda nam się tego popera przewrócić. Z oporem, ale poszedł. Podejrzewam, że gdybyśmy strzelali do takich poperów, do jakich strzelaliśmy z 590 i z Turknelli, mogłoby się to już nie udać, bo tamte popery są po prostu większe i cięższe. Ale przyjmijmy, że w miarę lekkiego popera ta strzelba jest w stanie przewrócić amunicję 28 gramów z odległości plus minus 25 metrów. Dobra. Rozstawimy sobie teraz kilka takich celów mniejszych i strzelimy parę szybkich z jakimś tam może taktycznym doładowaniem albo czymś takim. Będzie dynamiczniej. Więc tak, rozstawiliśmy sobie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 celów mamy. 8 tych takich metalowych tarczek i 3 popery. No i co? Po prostu będę do nich strzelał, tak? Postaram się strzelić jakoś tak w miarę szybko. Jak się skończy amunicja, to doładuję, korzystając z tego side saddla. Mam nadzieję, że uda mi się to poprzewracać. Rzadko, powiem szczerze, strzelam ze strzelby bez przyrządów celowniczych, czyli tylko z tą muchą. Mam... O, koniec. Mam tego swojego 591, w którym jest normalnie przeziernik. Tu go nie ma, jak widzicie. W Franki Spas 12 jest dwufunkcyjny przeziernik, ale o tym opowiem wam przy okazji robienia materiału o Franki Spas 12. Dobra, to co? No spróbujemy poprzewracać. Pięć. Ale załaduję więcej, bo jak nie trafię, to będę musiał doładowywać. No, mówiłem? Ktoś się nie chce przewrócić. Ten się przewrócił. I koniec. Doładuję jeszcze jeden, tak na szybko. Dawaj finalnego na górze. Zabiłem! Nie chciał się przewrócić. Patrz, jaki dymek fajny. Nie chciał się przewrócić ten środkowy poper. On może być za mocno skręcony. Trafiać go trafiałem na pewno. Albo. No tak. Przewróciłem! Dobre. Nie wiem, mi się podobało. Strzelamy jeszcze raz? No to strzelamy. Postawię to wszystko, załaduję i strzelimy jeszcze raz.
spodobało się, to strzeliłem jeszcze raz. Nie mamy dzisiaj breneki. Poza tym dysponujemy dzisiaj dosyć krótką osią, 25 metrów, dlatego że właśnie dzisiaj odbywają się zawody organizowane przez Dominika Górskiego, którego serdecznie pozdrawiamy, więc jest ograniczona dostępność. Ale a propos tej celności tej strzelby i tego celownika, byliśmy kiedyś na zawodach taktycznych, na których na jednym z torów trzeba było oddać strzał do popera ze strzelby breneką na odległość około 75 metrów i Lotos, nie pamiętam czy drugim czy trzecim, ale przewrócił. Z tej strzelby trafił na 75 metrów celując po lufie z tą muchą. Czyli się da. Ja nie lubię takiego celownika, ja wolę jednak albo Ghostring, albo po prostu przeziernik. Nie lubię też optoelektroniki na strzelbie, dla mnie to jest przerost formy nad treścią. No ale jak widzieliście, no daje się... Da się. Ja z podobnej strzelam trapa przecież. Ale trap to jest co innego. Trapa. Srapa. Dobra, strzelamy. A, jeszcze jedna ważna uwaga, tak? Walimy drobnym śrutem do blaszki. Więc tak, to jest bezwzględna konieczność, bo te śruciny lubią czasem wrócić. O ile trapa, powiedzmy, jakbyś nie miał tych okularów, no to jeszcze się mogę, tak? Ale w przypadku strzelania do blach absolutnie bezwzględnie wymagane jest założenie ochrony wzroku, bo może być po prostu bardzo niefajnie. 7 w magazynku, 1 w rurze, w lufie. Będę strzelał, jak się skończy, to doładuję. I co, lecimy jeszcze raz. Fajnie było. Nie mam ładownika! Ładuj! Nie mam ładownika! Gdzie jest mój ładownik? Tu jest. Mam drugi! Już nie żyjesz. Jak nie żyję, jak żyję? Matko Boska, zacięcie! Magazynek się trochę przyciął. To jest niestety efekt tego, że Lotos niespecjalnie przejmuje się czyszczeniem tej strzelby. Ona była kiedykolwiek czyszczona? Jak on ją ma 3 lata, to chyba ze 2 razy ją wyczyścił. Strzelaj! Strzelaj! Strzelam! Przeładować! Leży! Miałczyk! Udało się. Ryba była z tym ładownikiem. Dymek? Dymek. Ale jak widzicie, się udało, tak? Teraz trzeba było się poruszać. Fajna strzelba. Albo nie, dobra. Zaraz zrobimy podsumowanie. Czy robimy na gorąco? Robimy na gorąco. Krótko i w temacie. Bardzo fajna strzelba typu entry level, czyli taka na początek, albo dla wszystkich osób, które nie myślą o jakimś ultraprofesjonalnym wykorzystaniu tej strzelby do zawodów. Chociaż wbrew pozorom ta strzelba była używana, chyba nawet jest do dzisiaj używana przez policję, między innymi, jako strzelba normalna, służbowa. Na gumę. Na gumę, dokładnie. No co, pompka, więc żre każdy rodzaj amunicji. Lekka pompka, więc im silniejsza amunicja, tym będzie mocniejsze kopnięcie, chociaż amortyzowane przez tę fajną, wydatną gumową stopkę. Czy ona ma jakieś możliwości modyfikacji? No jakieś ma, tak? Można założyć heat shielda. Można się pokusić o wymianę czułenka, chociaż akurat w przypadku tej strzelby to nie jest twój ulubiony 590 retro. Więc tutaj, no to jest wół roboczy, nie wiem czy jest sens wymieniać czułenko, kombinować coś z kolbą. Są wersje jakieś takie z tą kolbą składaną, albo z samym chwytem pistoletowym, taki obrzyn. Bardzo fajny wół roboczy za jeszcze stosunkowo nieduże pieniądze. A w momencie jak on kosztował, chyba najniższa cena jaką widziałem to było 1050 albo 1070 zł. To były rewelacyjne pieniądze za tę strzelbę. I teraz tak, dlaczego jest tak tanio, pomimo że jest to Mossberg? Dlatego, że to jest... Topnęli. Trochę tak, dlatego, że część, to co pokazywałem wam w studiu, różnice pomiędzy tą strzelbą a...
590 dotyczące choćby grupy spustu, no to jest jeszcze jeden myk, tak? Ta strzelba jest sygnowana przez Mosberga i jest assembled in USA, co oznacza tyle, że część komponentów jest produkowana, z tego co wiem, w Turcji, a część w Meksyku. I to powoduje, że tenże wół roboczy kosztuje tyle, ile kosztuje. Ale nadal jest to bardzo fajna strzelba. Standardowe pytanie, czy kupiłbym Mosberga Mavericka? Teraz nie, dlatego że mam już dwie strzelby. Jak kupowałem swoją pierwszą strzelbę, czyli M591, chciałem mieć M591 i kupiłem M591, ale jeżeli nie chcesz jakiejś kuźwa wypasionej strzelby, chcesz wydać stosunkowo niewiele pieniędzy na działającą bardzo dobrze strzelbę, odporną na zabrudzenia, chociaż przed chwilą widzieliście, że jak się nie czyści tej rury magazynka, to ten podajnik potrafi się jednak, czy dosyłacz? Podajnik? Dosyłacz? Donośnik? Dosyłacz. Potrafi się jednak troszeczkę przyciąć, ale jeżeli poświęcicie tej strzelbie minimum czasu, to jest wół roboczy nie do zarżnięcia. Naprawdę zgadzam się z opiniami wszystkich, którzy twierdzą, że to jest strzelba nie do zarypania i która będzie Wam służyć naprawdę, naprawdę długie lata. Tyle o Mosbergu Maverick 88. Czekajcie na Spasa, który będzie już niedługo, bo prawie udało się go skompletować. Tradycyjnie na sam koniec poproszę Was o lajka, dzwoneczka, komentarz, zasubskrybowanie kanału, jeśli Wam się podoba, dzielenie się tym naszym kanałem w Waszych mediach i do zobaczenia już wkrótce w następnym filmie.